Mój krótki epizod z modą było tak, że styliści zawsze mówili: wiesz co, obejrzyj sobie to czy tamto wieczorem, to jutro może łatwiej coś tam będzie nam wymyśleć albo coś zaaranżować. I mam tak do dzisiaj, że oglądam mnóstwo zdjęć na Instagramie, w internecie, albumy, agencje, wystawy i tak dalej, ale staram się, żeby to wychodziło ze mnie. Jednak nie chcę, żeby ta inspiracja przytłoczyła mnie, żeby było to twórcze, żebym kogoś próbował naśladować, a jak wiadomo, no, tylko odważni śpiewają covery. Ja bym chyba nie odważył się nigdy naśladować mistrza. Śledzę konkurs World Press Photo i no, oczywiście tam są inspiracje, ale to równie dobrze można oglądać nasze konkursy sprzed lat, które już się odbyły, i tam też wrócić pewnie do pewnych pomysłów, pewnych sytuacji i inspiracji. W tych światowych konkursach coraz częściej wygrywa wydarzenie, a nie fotografia. Często jest tak, że zdjęcia są nawet niezrozumiałe dla zwykłego oglądacza. Raczej mówią o tym, co jest istotne, co było istotne w danym roku na świecie, czy w fotografii światowej. Bardzo często to są zdjęcia z Syrii, obozy dla uchodźców. Kiedyś nawet wygrało takie bardzo kameralne zdjęcie dwóch gejów w Moskwie, no, które pokazuje jakby sytuację tych ludzi, jak są traktowani, jakie mają problemy. Także myślę, że jury zaczyna wybór zdjęć czy ocenę od pewnego kryterium. I tym kryterium jest wydarzenie, które było w danym roku, albo no, sytuacja polityczna, to są uchodźcy, to są wojny i tak dalej. I dopiero z tej grupy zaczyna się wybierać to najważniejsze zdjęcie, co zresztą jest słuszne, no bo taki największy konkurs na świecie, no, powinien odzwierciedlać to, co było najistotniejsze, czyli pokazywać to, co w tym mijającym roku skupiało na sobie największą uwagę. Także myślę, że krok jest dobry. No oczywiście wiele się tych zdjęć pamięta, nawet po latach to trochę jak z piosenką, że pamiętamy melodię, pamiętamy rytm, a cholera nie możemy sobie przypomnieć, kto jest autorem i kto śpiewa. No ale te wszystkie zdjęcia znamy, one gdzieś tam przelatują przez naszą głowę i na pewno też tam pozostają na dłużej. Często też lubię oglądać zdjęcia z polskich konkursów, polskiej fotografii prasowej, bo też tam jest cząstka mniej. Nawet jeśli to nie jest moje zdjęcie, no to jest to zdjęcie kolegi, który stał obok, albo kogoś, zdjęcie, kogo wtedy nawet jeszcze nie znałem, a ktoś jest autorem wybitnego zdjęcia, które zostało nagrodzone. Po latach ogląda się to jeszcze ciekawiej i teraz bardzo ciekawa publikacja konkursu Grand Press Photo. Na 15-lecie konkursu wydano album, bardzo, bardzo, bardzo fajny, który pokazuje no, kawał polskiej historii. To jest niesamowite, bo wielu rzeczy już nie pamiętamy. Niektóre te rzeczy nie miały większego przekazu nawet wtedy, a jednak były fajnym zdjęciem, czyli były dobrą formą. Podobnie z dużą przyjemnością ogląda się stare albumy Gazety Wyborczej, które jak były wydawane, narzekaliśmy, że są nie do końca takie, jakbyśmy chcieli, czyli my fotografowie. Po latach ogląda się to z wielką przyjemnością. No jest tam kawał historii, kawał naszego życia. Oglądamy wydarzenia, w których uczestniczyliśmy, my albo nasi koledzy, albo w ogóle my jako redakcja, czy jako nasz dział. No i to też bardzo fajnie się ogląda. No masa wspomnień, emocji i dużo frajdy. Jakby w ogóle tej pandemii nie odczułem z racji zawodu i tej wykonywanej fantastycznej pracy. Właściwie od pierwszego do dnia do dzisiaj cały czas bezkarnie poruszałem się po mieście i dzisiaj spotykam ludzi, którzy mówią: no słuchaj, byłem 3 miesiące w domu, ktoś inny przez 3 tygodnie nie wychodził, więc dla mnie to jest trochę taka egzotyka, bo ja jakby po pierwsze no, nie wytrzymałbym nerwowo, no, musiałbym to fotografować, ale to też jest mój obowiązek, więc to było bardzo fajne wrażenie, doświadczenie. No, w metrze, pamiętam, 15, środek dnia, żywego ducha, tylko ja, więc to trochę takie o smaku horroru wydarzenia. Gdzieś tam na Placu Zamkowym, godzina 12, w samo południe nikogo, przelatujące ptaki, nagle słyszymy jakieś dźwięki, których nigdy nie zauważaliśmy. No, zachowałem oczywiście środki ostrożności, no, płyny do dezynfekcji, które oczywiście były nie do zdobycia, jakieś maseczki, które na początku nie było wiadomo, czy one
nam pomagają, czy szkodzą i tak dalej, ale no to wszystko udało się jakby przeżyć w tej chwili. No znowu jest taki boom, wszyscy ruszyli po tej pandemii, nie można znaleźć hotelu, nie można się normalnie poruszać, pojawiły się korki, sezon wakacyjny i tak dalej. Ale w naszej pracy, w miejscach, w których bywamy, no bardzo długo te obostrzenia trwały. Na przykład no nie można było wejść na konferencję prezydenta czy premiera. Te kancelarie udostępniały tylko przekaz internetowy. Albo można było na żywo gdzieś oglądać to na mediach społecznościowych. No z racji tego bezpieczeństwa i ochrony tych VIP-ów. I za każdym razem, kiedy wchodzę do Sejmu, czy wchodzę innym wejściem, mam mierzoną temperaturę, muszę dezynfekować ręce, no poza kontrolą oczywiście pirotechniczną, czyli to co zwykle, no są te utrudnienia. Na początku nasze ręce bardzo źle znosiły te płyny, no teraz już jest lepiej, przyzwyczailiśmy się i nawet nam tego często brakuje, bo myślę, że z tą higieną też często było na bakier. Ludzie potrafili cały dzień nie myć rąk, więc teraz już wszyscy mają takie nawyki, że jak już widzą gdzieś w przejściu płyn, to jednak z niego korzystają i myślę, że dobrze.